W dzisiejszej Ewangelii Jezus przychodzi do Galilei. Miejsce, w którym dzieje się dzisiejsza akcja, to Kafarnaum. Nie wiem, czy słychać ten szum pluskających fal. Właśnie jestem w Kafarnaum, w tym miejscu, gdzie wydarzyła się ta akcja nad Jeziorem Galilejskim. Jest bardzo ciekawe, że Jezus pokazuje nam tą sytuację. Mianowicie Jezus bardzo w sposób właśnie ciekawy przechodzi od sprawy płacenia podatków do innej kwestii, którą chciałbym poruszyć. Mianowicie mówi o synach i mówi o obcych. I myślę, że to jest właśnie kluczem tej dzisiejszej Ewangelii, aby ją zrozumieć. Żeby zrozumieć to, że Bóg zaprasza nas, abyśmy chcieli odnaleźć prawdę, która jest prawdą o każdym z nas. Że my jesteśmy synami Boga. To wydarzyło się w momencie Chrztu Świętego w sposób szczególny, kiedy Trójca Święta zamieszkała w każdym z nas, kiedy Trójca Święta uczyniła sobie w naszym sercu sanktuarium. I od tego momentu w sposób szczególny jesteśmy własnością Boga. Jesteśmy dziećmi Boga. Jezus Chrystus, Bóg, stał się człowiekiem, stał się jednym z nas i dzięki temu, będąc naszym bratem, a jesteśmy właśnie braćmi w Jezusie Chrystusie, możemy do Boga modlić się Ojcze. I myślę, że to jest klucz do spojrzenia na tą dzisiejszą Ewangelię, to, co również chce przekazać nam Jezus, że nie jesteśmy kimś właśnie, nie jesteśmy jakimiś ludźmi bezdomnymi na tym świecie, nie jesteśmy ludźmi, którzy właśnie są sami. Ja mam takie doświadczenie, chciałem się tym z wami podzielić, mianowicie będąc kapucynem, będąc osobą konsekrowaną wielokrotnie w moim życiu, począwszy od braci kapucynów, a również na osobach świeckich skończywszy, mogę powiedzieć właśnie, że doświadczyłem tego, że naprawdę mam wielu, wielu braci. Dlaczego? Może taki przykład płytki chciałoby się powiedzieć, ale właśnie ta kwestia, na przykład jadę na koniec świata, w drugim końcu świata przychodzą ludzie, mówią, my jesteśmy twoimi braćmi, my jesteśmy chrześcijanami. Mówią, czuj się jak u siebie w domu, możesz tu jeść, możesz tu spać. Ja sobie myślę, kim ja jestem? Przecież nie jestem ich bratem w cudzysłowie z krwi, a jesteśmy wszyscy braćmi. Właśnie Jezus tego pragnie, abyśmy doświadczali, żebyśmy również tę nowość przynieśli na ziemię ludziom, którzy żyją obok nas, że jesteśmy naprawdę dla siebie braćmi. Papież Franciszek bardzo często o tym mówi i zwraca właśnie na to uwagę, że jesteśmy dla siebie braćmi. Właśnie to uczynił dla nas Jezus Chrystus. I myślę, że to jest coś niesamowitego, aby to odkrywać i aby to pogłębiać i tym żyć. Bo jeżeli mój drugi człowiek jest dla mnie moim bratem, to znaczy, że ja jestem w sposób szczególny zaproszony, aby go kochać. Jeżeli drugi człowiek jest moim bratem, to ja również jakoś w pewnym sensie jestem zobowiązany, aby mu pomóc, jeżeli on potrzebuje tej pomocy. Ta sytuacja z tą straszną wojną, która ma miejsce na Ukrainie, pokazała naprawdę, że wielu Polaków powiedziało naprawdę, bracia z Ukrainy to nasi bracia. My chcemy się nimi zaopiekować, bo oni teraz potrzebują pomocy. Bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że pomaga się w cudzysłowie obcym. Więc ta Ewangelia, która przychodzi właśnie z tym przesłaniem, jesteś synem Boga, chcę ci mówić, naprawdę jesteś synem Boga, Bóg jest twoim ojcem. Eucharystia to taki moment, kiedy w sposób szczególny możemy odkrywać to, że Bóg jest naszym bratem, kiedy pozwala nam karmić się swoim ciałem i krwią, kiedy również na Eucharystii razem modlimy się i mówimy do Boga Ojcze nasz, prawda? Nie Ojcze mój, tylko Ojcze nasz, że Bóg naprawdę, naprawdę jest naszym Ojcem. Życzę wam i sobie, abyśmy właśnie odkrywali tę prawdę, że jesteśmy dziećmi Boga, bo to niesie ze sobą wiele konsekwencji. Masz braci, masz siostry, o których też możesz prosić o pomoc, do których możesz się zwrócić, z którymi możesz żyć razem. Masz Boga, który chce prowadzić twoje życie. Masz Boga, który chce być twoim ojcem, ponieważ to oczywiście dokonało się w sposób jakby automatyczny, ale jest potrzeba, abyśmy to przeżywali w prawdzie. Życzę wam i sobie tego głębokiego doświadczenia właśnie dobrego Boga, który jest naszym Ojcem, Jezusa Chrystusa, który jest naszym bratem i Ducha Świętego, który właśnie czyni to możliwym.
Teraz jeszcze na chwilę zejdę, abyście mogli usłyszeć ten szum fal Jeziora Galilejskiego, a w opisie do tego wideo możecie znaleźć również galerię zdjęć z tych miejsc tutaj bliskich Jezusowi. Niech Pan Bóg obdarzy was spokojem, abyśmy mogli doświadczać naprawdę, że Bóg prawdziwie jest naszym Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi. Niech tak się stanie. Amen.